Niebieski pokój to miejsce, w którym m.in. małoletni są przesłuchiwani. I pokój najczęściej wcale nie jest niebieski, choć zdarza się i taka kolorystyka. Pomieszczenie jest zwykle urządzone troszkę po domowemu. Często znajdują się tam jakieś kanapa, fotele, półki, krzesła. Na tych półkach stoją książki, jakieś pluszaki. Gdzieś na stoliku rozmieszczone są kredki z kolorowanką. Na ścianach wiszą kolorowe obrazy czy plakaty. Pokój przesłuchań wyposażony jest w dwie kolorowe kamery, mikrofony oraz zestawy nauszne pozwalające na bezpośrednie porozumiewanie się między pokojem technicznym, tak zwanym pokojem technicznym, a osobą przesłuchującą. Niebieskie pokoje zostały utworzone w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości jako miejsca, w których osoby przesłuchiwane miałyby poczuć się bezpiecznie, czyli znajdują się m.in. w sądach, ale także powstały specjalne pokoje w stowarzyszeniach i fundacjach współpracujących z wymiarem sprawiedliwości, które udostępniają tak przygotowane pokoje. W pokoju są obecni jedynie sędzia i psycholog. Ubrani są normalnie, powiedzielibyśmy po cywilnemu, to znaczy sędzia nie ma ani togi, ani łańcucha. Rozmowa przebiega bardzo naturalnie. Rozpoczyna się rozmową na przykład o szkole, dodatkowych zajęciach, zainteresowaniach, filmach czy bajkach. Do dziecka nie kieruje się pytań wprost. Wątki istotne dla postępowania są umiejętnie poruszane. Na przykład z rozmowy o ulubionych grach planszowych przechodzi się płynnie do pytania, z kim w te gry w ogóle gra dziecko. Chodzi tutaj o pewną zasadę, którą faktycznie także mogłem wiele razy zaobserwować. To znaczy taka naturalna rozmowa o rzeczach przyjemnych, które pozytywnie kojarzą się dzieciom, sprzyja dużo większemu otworzeniu się dzieci. Zwłaszcza tych młodszych, które często tak naprawdę do końca nie rozumieją nawet sytuacji, w której się znalazły. Z kolei starsze często nie chcą rozmawiać, boją się mówić o swoich przeżyciach, wstydzą się tych sytuacji. Podzielam pogląd, że dziecka nie powinno przygotowywać się do rozmowy ani zbyt wcześnie o niej mówić, tak żeby zaoszczędzić stresu. Tym bardziej nie należy oczywiście instruować, co powinno dziecko mówić. Zdarza się niestety, że dzieci stają się instrumentem manipulacji, na przykład rozwodzących się rodziców. I zdarza się także, że wychodzi to w trakcie przesłuchania, gdy dziecko samo mówi o rzeczach nawet niepytane, wskazując, że rodzic kazał o tym powiedzieć. No nie muszę chyba dodawać, że taka sytuacja w oczach sądu najczęściej działa w sposób odwrotny od zamierzonego. Pamiętajmy, że pomimo wszystkich omówionych starań, wizyta dziecka w niebieskim pokoju, wejście do sądu, przejście przez bramki wykrywające metal, obecność policjantów, oczekiwanie na dużym korytarzu sądowym, a do tego trudność poruszanych tematów niestety mogą i tak powodować spory stres u dzieci. Dlatego w sprawach karnych rozmowy w niebieskim pokoju są po prostu nagrywane. Dzieje się tak po to, aby nie było potrzeby ponownego przesłuchania dziecka, a zeznania, które już wcześniej były składane, można było swobodnie odtworzyć z nagrania.